Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, kto jest fanatykiem. Zapraszam. Gloria Magna Patri, comparsit gloria nato. W słowniku PWN znajdziemy hasło fanatyzm wyjaśnione jako żarliwość w wyznawaniu jakiejś idei lub religii połączona ze skrajną nietolerancją. W ramach postępowania tego materiału zaproponuję trochę inną definicję, trochę inne podejście do tego tematu, ale wszystko po kolei. Punktem wyjścia jest dla mnie dzisiaj taka wielkopostna refleksja nad czymś, co myślę, że może być dosyć trudne, ale wydaje mi się, że jest również cenne. Otóż ja pamiętam dobrze, że w zasadzie do teraz, a przede wszystkim w czasach seminarium to było widoczne, gdy mowa była o nadprzyrodzonej motywacji, to praktycznie uważałem to za coś równoznacznego ze stwierdzeniem, z mówieniem o religijnej motywacji. Teoretycznie dostrzegałem pewną różnicę, ale w praktyce, w moim umyśle to się wyraźnie nie rozdzieliło i dopiero teraz, w tym czasie Wielkiego Postu, zwróciłem tak konkretnie, ściśle uwagę właśnie na to rozróżnienie i chciałbym się podzielić kilkoma refleksjami w związku z tym. Otóż możemy w ramach takiej religijnej motywacji, czyli mamy człowieka, który podejmuje jakieś działania ze względu na jakieś przekonania, powiedzmy, religijne, ze względu na jakąś ideę wynikającą z religii, czy to ideę teoretyczną, czy bardziej praktyczną, mało istotne. Po prostu mamy człowieka, który z motywacji religijnej coś będzie robił. I teraz taką motywację możemy podzielić na różne stopnie. Możemy najpierw wyróżnić motywację religijną, emocjonalną. To znaczy, będzie to taka motywacja, która wynika przede wszystkim z emocji, które popychają nas do zrobienia czegoś, powiedzmy, że dobrego, tak? Mówimy tutaj o zasadniczo, bo teoretycznie motywacja religijna czasem może popchnąć również oczywiście i do czegoś złego, jeśli jest w jakiś sposób patologiczna i wypaczona. Natomiast weźmy sobie taki normalny, zdrowy przykład. Na przykład człowiek w takiej pierwszej fazie po swoim pierwszym czy tam drugim nawróceniu, raczej pierwsze nawrócenie by tutaj pasowało, chyba że drugie potraktujemy jako takie nawrócenie, w sensie najpierw byłem letnim katolikiem, a później przeżywam właśnie takie niejako drugie nawrócenie, ale to znowu, nie wchodzimy w szczegóły, nie byłoby to do końca spójne z taką karmelitańską szkołą duchowości i nazewnictwa, ale mało dla nas istotne. Człowiek przeżywa swoje nawrócenie i jest pełen takiego religijnego zapału. Uczynki pobożne, modlitwa przychodzą mu z bardzo dużą łatwością. Właśnie dlatego przychodzą mu z łatwością, że jest emocjonalnie do nich popychany. To znaczy wzbudza to w nim naturalną radość, że może się pomodlić, że jakiś uczynek pobożny będzie spełniał. I tego typu motywacja jest zasadniczo dobra, ale jest tą motywacją na najniższym możliwym poziomie. To znaczy, taki człowiek bardziej jest ciągnięty do czegoś dobrego, niż faktycznie sam suwerennie, na tyle na ile to możliwe w przypadku stworzenia, działa, podejmuje jakąś decyzję. Ten typ motywacji jest najprostszym sposobem, najprostszą metodą takiej motywacji, to znaczy najłatwiej się działa pod wpływem tej motywacji. Jest ona też najbardziej naturalna spośród wszystkich, które będę tutaj wymieniał.
bo działa na poziomie pewnego instynktu i ona faktycznie może być w pełni naturalna, może też mieć pewne elementy nadprzyrodzoności, to będziemy za chwilę rozważali, gdy będziemy rozważali taką motywację stricte nadprzyrodzoną. Natomiast co do zasady jest ona bardzo naturalna, bo działa na poziomie takich prostych instynktów. Człowiek pod wpływem emocji zostaje popchnięty do jakiegoś religijnego działania. Teoretycznie to mogą być też jakieś negatywne emocje w stylu gniew właśnie na kogoś, bo ktoś tam coś zrobił przede wszystkim, gdy człowiek pozwoli się ponieść po prostu temu gniewowi, nie panuje nad nim, to wtedy nawet jeśli ten gniew będzie słuszny, rzadko gniew jest słuszny, gdy nad nim nie panujemy rozumem, ale zakładając, że nawet co do zasady jest słuszny, to ta motywacja pozostanie właśnie na takim poziomie być może w pewnym sensie religijnej motywacji, bo gniew na przykład spowodowała jakaś profanacja. Tak, ale jednak będzie to naturalna motywacja, a nie stricte nie w pierwszej linii nadprzyrodzona. A więc mamy motywację naturalną, emocjonalną jako pierwszy stopień takiej motywacji. Następnie mamy jako drugi stopień, który chciałbym dzisiaj wyróżnić, mamy motywację, cały czas mówimy o religijnej motywacji, naturalną, ale jednak rozumową. Ten rodzaj motywacji jest faktycznie motywacją bardziej doniosłą, to znaczy rozum jest zdolny do tego, żeby poznawać prawdy wiary. A więc rozum, który jest oświecony przez cnotę wiary, ten rozum przyjmuje z objawienia to, co jest prawdziwe, to, co zostało przez Pana Boga nam objawione. I teraz ten rozum może faktycznie człowieka popychać do tego. To, jak rozum przedstawia coś, co jest godne, co jest prawdziwe i dobre, i później wola, która jest skłonna, czy która popycha człowieka do tego, żeby faktycznie o coś zawalczyć lub po prostu, żeby coś zrobić. Może przykład, który podałem już z Bożym objawieniem, już wchodzi oczywiście w sferę nadprzyrodzoną. No, jeśli mówimy o objawieniu, to mówimy o Bogu, który przemawia. Tutaj mówimy już o jednak czymś, co jest na poziomie nadprzyrodzonym. Bardziej czytelny przykład, żeby zilustrować naturalną motywację religijną na poziomie rozumowym, to byłby przykład człowieka, który jeszcze nie ma objawienia. Na przykład weźmy patriarchów, ale w sensie takim najszerszym, jego po prostu tak ojców, to znaczy powiedzmy przed jeszcze objawieniem Starego Testamentu albo już w trakcie objawienia Starego Testamentu, ale do kogoś, do kogo jeszcze to objawienie nie dotarło i dajmy na to mamy jakiś ród, jakąś rodzinę, która składa ofiarę, gdzie właśnie patriarcha składa ofiarę Panu Bogu, tak? I wierzy zasadniczo monoteistycznie i chce złożyć ofiarę Panu Bogu. Rozumowo rozpoznaje, że jest to słuszne, żeby taką ofiarę złożyć. W pewnym sensie można tutaj przykład, który kiedyś przytoczyłem, Cejrowskiego, który opowiadał o jednym z pierwotnych ludów w Amazonii. Chyba to było w Amazonii, tak mi się wydaje. No, jestem prawie pewien. W którym szaman pociągnięty za język przyznał, że faktycznie oni zasadniczo oddają cześć temu, od którego wszystko pochodzi, czyli właśnie jednemu stwórcy wszystkiego, co istnieje. A więc moglibyśmy wziąć właśnie taki przykład również, to znaczy kogoś, do kogo powiedzmy Ewangelia jeszcze nie dotarła, w jakimkolwiek czasie, mamy jakąś tam wioskę gdzieś w buszu i zakładając właśnie taką sytuację, jaką opisuje Cejrowski ze swojego własnego doświadczenia, właśnie taki szaman w tej wiosce składa ofiarę i właśnie w jego przekonaniu to jest ofiara dla tego praojca, dla tego, od którego wszystko pochodzi. Oczywiście to łatwo może być skażone pewnym błędem, natomiast co do zasady jest możliwe. No i wtedy
mogłaby to być motywacja właśnie taka naturalna na poziomie religijnym, ale rozumowym, czyli wynikająca z tej refleksji rozumowej, o której święty Paweł mówi w liście do Rzymian, w tych pierwszych rozdziałach, co komentowałem niedawno w materiale zatytułowanym Święty Paweł i LGBT, albo Święty Paweł a LGBT, jakoś w ten sposób. Tam było również o tym. A więc taki szaman, składając taką ofiarę, ze względu na jakąś refleksję racjonalną, poznanie, że wszystko musi mieć jakieś swoje źródło i pragnąc oddać cześć temu źródłu wszelkiej rzeczywistości, wszystkiego, co dobre, składa tą ofiarę i może być to motywacja na poziomie naturalnym. No, teoretycznie moglibyśmy się odnosić również do praobjawienia, do dziedzictwa tego, co usłyszeli Adam i Ewa i co było przekazywane przez wieki, to również jest możliwe. Natomiast jak najbardziej możliwe jest również, że właśnie powstaje to po prostu na poziomie pewnej naturalnej refleksji. I oczywiście ten poziom co do zasady jest możliwy w pełni również u nas. To znaczy możemy kierować się w praktyce, czy może się zdarzyć, że kierujemy się właśnie taką naturalną religijną refleksją, nie tak bardzo wynikającą z objawienia. Na przykład może być nawet człowiek, który nie jest osobiście wierzący. Spotkałem takie osoby, ale jednak uważa ten człowiek, że katolickie wychowanie jest wychowaniem dobrym, że dobrym jest, żeby dzieci uczęszczały na mszę świętą, żeby uczyły się praktykowania cnót i tak dalej. I może to wynikać z właśnie takiej, powiedzmy, naturalnej, religijnej refleksji. To znaczy, ten człowiek może nie jest przekonany do prawdziwości katolickiej wiary, a więc jego motywacja nie może być nadprzyrodzona, bo nie przyjmuje tego nadprzyrodzonego objawienia. Natomiast dostrzega, rozumie, że jest jakiś stwórca, właśnie na poziomie rozumowym to poznał, dostrzega, co jest dla człowieka dobre, widzi, że dobrym jest dla człowieka, żeby Panu Bogu w ten czy w inny sposób służył i na przykład właśnie posyła swoje dzieci do katolickiej szkoły, bo uważa to za właśnie racjonalne, za słuszne, za dobre, choć nie kieruje się tutaj nadprzyrodzoną pobudką. Jak najbardziej również w przypadku już osoby ściśle wierzącej, osoby w stanie łaski uświęcającej, jak najbardziej i w takiej sytuacji i w naszym przypadku może się zdarzyć, że kierujemy się właśnie taką motywacją. Myślę, że trudno będzie ją tak w praktyce oddzielić, dzięki Bogu, od tej nadprzyrodzonej motywacji, no bo jeśli już ona wypływa z Bożego objawienia, nadprzyrodzonego objawienia, to już zawiera w sobie pewien aspekt nadprzyrodzoności, ale jednak czasem może ten sposób motywacji jednak odegrać dużą rolę. Jeśli jeszcze nie widzicie, dokąd to zmierza, to bardzo proszę o chwilę cierpliwości, bo myślę, że ten wywód jest bardzo istotny w kontekście naszego bardzo, bardzo, takim bardzo praktycznym, w kontekście naszego osobistego życia, w kontekście naszej osobistej walki z grzechem i troski o uświęcenie, bo którą motywacją się kierujemy, będzie absolutnie kluczowe dla naszego uświęcenia i faktycznie potrzebujemy tego, żeby nieustannie przerzucać tą wajchę naszej motywacji na ten najwyższy punkt, który jeszcze nie został omówiony, ale żeby dobrze rozumieć, jak to przerzucać, potrzebujemy najpierw zrozumieć te różne rodzaje motywacji. A więc w naszym przypadku taka naturalna, religijna, rozumowa motywacja mogłaby polegać na tym, że no, widzę, że to jest dobre, żeby Panu Bogu służyć i właśnie nie myślę za bardzo o kwestii objawienia. Wiem, że to jest po prostu dobre, żeby Panu Bogu służyć, dlatego wypełniam jakiś tam mój obowiązek po prostu z takiej czystej, racjonalnej refleksji, że to jest dobre, tak? Albo nawet nie myślę o tym, że to
jest objawione, że to wynika z miłości do Pana Boga, tylko wiem, że to jest dla mnie dobre, wiem, że to jest zasadniczo przykazane, że to jest jakby w ramach prawa naturalnego, a więc to robię, tak? Może wtedy nie da się jej całkiem oddzielić w przypadku osoby wierzącej od tej nadprzyrodzonej motywacji, ale jednak może ona odegrać w konkretnym czynie, taka zwykła, naturalna, rozumowa refleksja może odegrać bardzo znaczącą rolę. No i w końcu przechodzimy do tego najwyższego poziomu, do którego powinniśmy dążyć w naszym codziennym działaniu, czyli rozumowa, nadprzyrodzona, religijna motywacja. Aby motywacja była naprawdę nadprzyrodzona, musi ona wypływać z nadprzyrodzonych źródeł. Przede wszystkim będą to cnoty. Skupimy się tutaj na cnotach boskich, bo przede wszystkim wiara i miłość będą tutaj absolutnie kluczowe. Oczywiście nadzieja również, natomiast do kompletnego omówienia myślę, że tej sprawy, tej motywacji wystarczą nam wiara i miłość. A więc wiara jest czymś nadprzyrodzonym, bo jest czymś, co przychodzi od nas, do nas, od Pana Boga, właśnie nie od nas, przychodzi od Pana Boga do nas, a więc jest czymś ponad naszą naturą, przekazem informacji z zewnątrz, a więc już sam fakt kierowania się Bożym objawieniem, uznania go za prawdę i kierowania się nim zawiera w sobie ten aspekt nadprzyrodzony. Można by powiedzieć, że tak trochę w cudzysłowie, że to jest obiektywny element nadprzyrodzony, źródło informacji, natomiast ten bardziej subiektywny element nadprzyrodzony w naszej motywacji to jest nasza miłość, która nas do tegoż uczynku będzie popychała. Jeśli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, wtedy jesteśmy w stanie jako uczestnicy boskiej natury, jako ci zjednoczeni, wszczepieni w Chrystusa, jesteśmy w stanie wykonywać uczynki właśnie jako część Chrystusa. A więc wtedy ta nasza motywacja, kierując się tą informacją przekazaną nam od Pana Boga przez wiarę i skierowani popchnięci do tego czynu miłością, która jest zjednoczona z Chrystusem, która jest częścią tej Jego miłości, wtedy będziemy mówili faktycznie o prawdziwie nadprzyrodzonym uczynku, gdy jest on właśnie ożywiony zarówno nadprzyrodzoną wiarą, jak i nadprzyrodzoną miłością. Dlatego oczywiście człowiek, który nie jest w stanie łaski uświęcającej, może tylko w pewnym sensie mieć tą nadprzyrodzoną motywację, na tyle, na ile jeszcze zachował wiarę. Tak? Jeśli ma nadprzyrodzoną cnotę wiary, ona bez miłości będzie nieuformowana, a więc niezdolna wydać tych owoców dla zbawienia, ale jednak zdolna łatwo doprowadzić do nawrócenia, bo do tego ona wtedy przede wszystkim służy. A więc w pełni nadprzyrodzoną motywację ma człowiek, który posiada nadprzyrodzoną cnotę wiary i nadprzyrodzoną cnotę miłości. No i wtedy posiada oczywiście też w pewnym stopniu przynajmniej wszystkie inne nadprzyrodzone cnoty. I myślę, że teraz odróżnienie, co to w praktyce znaczy, tak, to odróżnienie tego od tej motywacji, o której mówiłem wcześniej, może być faktycznie w konkretach bardzo trudne i to jest też ten problem, o którym wspomniałem na początku, który dla mnie był przez długie lata nie do końca uświadomiony. Jakoś gdzieś tam go rozumiałem, ale dopiero teraz przemyślałem to sobie tak dogłębnie, osobiście i chcę się tymi refleksjami podzielić. Otóż można by powiedzieć, że w praktyce nie da się odróżnić motywacji trzeciej od drugiej. Jeśli ktoś spełnia jakiś dobry uczynek, to przecież my na zewnątrz nie widzimy, jaka motywacja nim kierowała. Nie widzimy, czy on faktycznie ma cnotę wiary i miłości, które by sprawiły, że to będzie nadprzyrodzona motywacja. I słusznie, dlatego że element nadprzyrodzony oczywiście
no, w sposób naturalny, można powiedzieć, na tyle, na ile w przypadku rzeczy nadprzyrodzonych można mówić o sposobie naturalnym. Jest to coś, co jest zasadniczo ponad naszą naturą i dla nas no, nie podpadające pod nasze zmysły. Ale będziemy mogli poprzez skutki działania, skutki kierowania się tymi motywacjami rozpoznać, czy człowiek kieruje się nadprzyrodzoną motywacją, czy jednak przede wszystkim naturalną motywacją. Tak jak w ogóle te rzeczywistości, które nie podpadają bezpośrednio pod zmysły, rzeczywistości niematerialne, poznajemy przede wszystkim poprzez skutki ich działań. Czy to Pana Boga poznajemy przede wszystkim przez skutki Jego działań, czy działanie naszej, czy naszą duszę poznajemy przede wszystkim przez skutki jej działań. Tak samo tutaj w przypadku tej motywacji będziemy widzieli, na jakim ona jest poziomie, właśnie poprzez skutki tychże działań. Otóż motywacja naturalna zawsze będzie miała zupełnie naturalną właśnie skłonność do tego, żeby działać oczywiście zgodnie z naszą naturą, żeby działać zgodnie z jej zasadami, oczekiwaniami, intuicjami, również instynktami, nawet gdy będzie to zasadnicza motywacja racjonalna. Otóż człowiek, który będzie działał, nawet jeśli zasadniczo ma cnotę wiary, ale będzie działał przede wszystkim na tym drugim poziomie, albo z nas, przede wszystkim na drugim, ale też zmieszany z tym najniższym poziomem, z pierwszym poziomem, taki człowiek będzie wprawdzie działał w jakiś sposób racjonalnie, ale cały czas na bardzo ziemskim poziomie. Czyli on będzie miał tendencję do tego, żeby raczej wykorzystywać religię dla siebie, niż żeby siebie wykorzystywać dla religii, jeśli mogę to tak powiedzieć. Jest to, podejrzewam, że dla współczesnych psychologów jakiś grzech kardynalny, co teraz powiedziałem, ale aż tak bardzo się tym tutaj nie przejmujemy. A więc człowiek, który będzie kierował się naturalną motywacją, będzie miał oczywiście nieustannie tendencję do tego, żeby jednak swoje instynkty spełniać. Będzie miał tendencję do tego, żeby postrzegać religię jako właśnie jedną z potrzeb, którą posiadam. Rozpoznaję, że właśnie na poziomie takim racjonalnym, tak, że Panu Bogu trzeba służyć, więc mu służę w takim stopniu, w jakim to jest dla mnie dobre. Tak będzie działał człowiek, który kieruje się motywacją naturalną. Ona jest co do zasady swojej, jest dobra, ale jest niewystarczająca. To jest jeszcze za mało. Człowiek, który będzie kierował się przede wszystkim na tym poziomie, będzie miał tendencję do tego, żeby służyć Panu Bogu wtedy, kiedy to jest dla niego dobre, wtedy, kiedy to się człowiekowi opłaca, kiedy on widzi, że przynosi to konkretną korzyść. Czyli nawet w takim, powiedzmy, zupełnie dobrym dziele, dajmy na to w katolickiej szkole, człowiek, który pracuje, jest zaangażowany w takiej katolickiej szkole, przede wszystkim ze względu na te poziomy naturalne, taki człowiek będzie miał cały czas tendencję, żeby jednak siebie szukać, żeby jednak dbać przede wszystkim o swój własny interes szeroko pojęty. Być może, żeby budować jakiś swój wizerunek, być może, żeby pokazać, że jest sprawny w czymś, być może po prostu, żeby zarobić dużą ilość pieniędzy. Zależnie od tego, która z tych dwóch motywacji będzie dominowała, czy ta racjonalna, czy ta emocjonalna, będzie to mniej lub bardziej patologiczne. Ale nawet przy zdecydowanej dominacji tej sfery racjonalnej, motywacji racjonalnej, naturalnej, to pozostanie właśnie wszystko w sferze naszych naturalnych pragnień. A nasze naturalne pragnienia, no przecież domagają się właśnie tego, żeby zadbać o siebie, tak? Żeby przede wszystkim w pierwszej linii zadbać o siebie. A więc taki człowiek, jeśli będzie ponosił ofiarę, to dlatego, że będzie widział konkretne dobre korzyści dla siebie. Jeśli będzie się angażował w jakąś pracę, to dlatego, że jakiś instynkt go do tego popchnie, albo dlatego, że rozpozna, że to mu się ostatecznie opłaci w takim jednak dosyć ziemskim rozrachunku. I być może dostrzegamy już, że to może przez jakiś czas działać, ale to nie przyniesie nadprzyrodzonych owoców, bo ten człowiek tak naprawdę szuka siebie.
przez cały czas, pośród być może wielu lat ciężkiej pracy, tak naprawdę szuka siebie. I dlatego nagrywam dzisiaj ten materiał, bo jest to tak bardzo ważne, żebyśmy to dostrzegli, że jest to niewystarczające, że dla katolika jest to zdecydowanie za mało, że jest to prosta droga do tego, żeby z czasem upaść, bo jak człowiek szuka siebie, to bardzo łatwo jednak z czasem pojawią się bardzo silne pokusy, żeby zacząć szukać siebie kosztem sprawiedliwości, miłości bliźniego, a być może nawet kosztem wiary, być może kosztem przyrzeczeń, które złożyliśmy, być może kosztem właśnie czegoś, co jest naprawdę absolutnie kluczowe, najważniejsze, dużo ważniejsze od tego, co chcemy uzyskać, bo oczywiście nasze życie i nasza rzeczywistość, która nas otacza, nie wyczerpuje się tylko w tych naturalnych rzeczach, bo mamy powołanie nadprzyrodzone i ono jako to najbardziej doskonały obszar rzeczywistości ma obowiązek stanowić główną motywację naszego działania. I dlatego mamy ścisły obowiązek, żeby kierować się tą motywacją nadprzyrodzoną. Pamiętamy, po skutkach rozpoznajemy tą motywację, którą się kierujemy. Po czym widać, że kierujemy się taką motywacją nadprzyrodzoną. A no ta motywacja ma tendencję do tego, że człowiek nie szuka w pierwszej linii siebie. Ta motywacja właśnie jako nadprzyrodzona, ponad naszą naturę, ma ponadnaturalne źródło, czyli to jest wiara, i ponadnaturalny cel, czyli to jest zjednoczenie z Panem Bogiem, wszczepienie w Pana naszego Jezusa Chrystusa i później chwałę w niebie. To jest cel na poziomie nadprzyrodzonym, przerastającym naszą naturę. Dlatego naturalnie człowiek działający z tą motywacją będzie przede wszystkim dążył właśnie do tego, co jest nadprzyrodzone. I to będzie widać w tym, że będzie naturalnie, w cudzysłowie, naturalnie skłonny, można powiedzieć niejako naturalnie skłonny do tego, żeby poddawać swoją naturę pod to prawo łaski, żeby nad nią panować, żeby nad nią dominować, żeby nie stawiać swoich naturalnych potrzeb na pierwszym miejscu. Czyli człowiek kierujący się nadprzyrodzoną motywacją nie będzie po to pracował w pocie czoła, żeby uzyskać dla siebie jakieś, czy to status, czy zyski, czy cokolwiek innego, tylko będzie przede wszystkim pracował dlatego, żeby na przykład właśnie zbawić duszę. To oczywiście przez jakiś czas może być nie takie łatwe do rozróżnienia, ale oczywiście z czasem to będzie widoczne. Czy ten człowiek, gdy jego dobre imię albo cokolwiek jest zagrożone, od razu, czy to traktuje jako największy priorytet, żeby o to walczyć, czy nie? Czy bardziej właśnie go poruszają te rzeczy naturalne, tak? Bo jeśli moja główna motywacja jest na poziomie naturalnym, to oczywiście gdy coś naturalnego mojego jest zagrożone, to oczywiście wtedy wyprowadza mnie to zupełnie z równowagi. To jest to, co mnie przeraża, to jest to, co mnie niepokoi. Natomiast człowiek, który działa na poziomie nadprzyrodzonym, który nawyk do działania na poziomie nadprzyrodzonym, to jest bardzo trudne, tak? To jest coś, nad czym musimy naprawdę nieustannie pracować i właśnie dlatego dzisiaj o tym mówię. Człowiek, który działa na tym poziomie, gdy te rzeczy naturalne się sypią, gdy wali się ten porządek, który gdzieś tam sobie zbudował, nie będzie panikował w obliczu tego, bo to nie jest całe jego życie, bo to nie jest pierwszy cel, dla którego pracował, bo to jego dobre imię, jego status i co tam jeszcze, te wszystkie naturalne rzeczy, to nie był cel, dla którego to wszystko robił. Celem było zbawienie dusz. Dlatego będzie widać w jego działaniu, że dla niego najważniejszym jest właśnie to, żeby faktycznie dusze się rozwijały, żeby faktycznie dusze się zbliżały do Pana Boga. Dlatego bardziej będzie go niepokoiło, bardziej będą go niepokoiły te rzeczy, które wskazują na to, że coś jest nie tak z tymi duszami, że coś jest tutaj, jest jakieś zagrożenie dla dobra dusz, niż że jest jakieś zagrożenie dla mojej dobrej sławy, niż że właśnie ktoś może pomyśleć, że ja zrobiłem coś nie tak. I to jest, może być w pierwszej chwili nie takie oczywiste do rozróżnienia, czy na przykład
gdy w szkole dzieje się coś nie tak, to wtedy ja się złoszczę, dlatego że coś wyrwało się spod mojej kontroli, co jest motywacją naturalną, czy dlatego, że powstało jakieś zagrożenie dla dusz, które trzeba szybko naprawić. Może dla pierwszy rzut oka, dla kogoś to być nieoczywiste, którą motywacją się człowiek kieruje, ale jednak dla wprawnego oka to będzie jak najbardziej dosyć szybko rozpoznawalne. Jako dobre kryterium rozróżnienia możemy tutaj przyjąć zasadę rozpoznania duszy, która nie przekroczyła granicy pokory podaną przez świętą Teresę od Jezusa. Otóż święta Teresa od Jezusa, gdy opowiada o przejściu pomiędzy trzecim a czwartym mieszkaniem w jej twierdze wewnętrznej, opisuje duszę, która właśnie jest na końcu trzeciego mieszkania, duszę w stanie zewnętrznej sprawiedliwości. I to jest dusza, która w dużej mierze kieruje się właśnie religijną, ale jednak naturalną motywacją. To naprawdę świetnie tutaj współgra z tym, co święta Teresa mówi. Otóż ta dusza, jak opisuje święta Teresa, jest sprawiedliwa. Oddaje Bogu i bliźniemu wszystko, co się im należy. Ona dobrze panuje nad swoim czasem, nie popełnia grzechów ciężkich prawie w ogóle. To jest dusza, która latami trwa w stanie łaski uświęcającej. Dusza, która praktykuje rozważanie, praktykuje w pewnym stopniu już wszystkie cnoty, która zna zasady życia wewnętrznego, a jednak wciąż jest na początku swojej drogi do Pana Boga w trzecim mieszkaniu ze wszystkich siedmiu, przed rozpoczęciem prawdziwych doświadczeń mistycznych. Dlaczego ta dusza nie może wejść dalej? Właśnie dlatego, że ma taką motywację, która jest bardziej naturalna niż nadprzyrodzona. Tą duszę, święta Teresa, mówi nam, że rozpoznajemy po tym, że ona, gdy nagle dotkniemy jakiegoś doczesnego, czułego punktu, czy to jest kwestia majątku, jej wolnego czasu, dobrego imienia, to wyprowadza tą duszę ze spokoju w stopniu zadziwiającym. Ta dusza nie potrafi przyjąć właśnie ataku na jakiś jeden swój taki ukochany, ulubiony, czuły punkt. I czy to wprowadza ją w gniew, czy w smutek, czy w żal, to już wszystko jedno, ale zasadniczo nie tylko przez chwilę jest przerażona, ale faktycznie ją to wyprowadza z równowagi, nie tylko na chwilę, tylko naprawdę widać, że to atak na to zaburza w ogóle całe jej życie. Tak? Że to jest dla niej coś tak poważnego, że w ogóle nie widzi, co, jak to ma ze sobą zrobić. To jest coś tak przerażającego, że to nie jest tylko, że przez tam godzinę jest smutna, tylko że to jest naprawdę coś, co jej podważa fundamenty jej istnienia, co wprowadza ją w poważną, długotrwałą wściekłość, albo poważny, długotrwały gniew, albo poważny, długotrwały smutek i tak dalej. I tak dalej. Dusza, która wydawałoby się, jak to mówi święta Teresa, wydawałoby się, że ma cały świat u swoich stóp, że panuje nad całym stworzeniem poprzez swoją wiarę, nagle się okazuje, że jest niewolnicą właśnie jakiejś tam drobnej rzeczy. Po tym właśnie rozpoznajemy człowieka, który kieruje się motywacjami naturalnymi, nawet jeśli one są zasadniczo religijne. Ten człowiek będzie bardziej służył sobie i dlatego jeśli coś z tych jego własności zostanie zaatakowane, to wtedy całym swoim impetem, całym sobą będzie próbował tego bronić, bo właśnie dla tych rzeczy naturalnych żyje. Tym rzeczom tak naprawdę służy, pomimo tego, że być może nawet szczerze mu się wydaje, że Pan Bóg służy, to jednak jego służba wciąż jest dalece niedoskonała. Wciąż jest bardzo mocno obarczona właśnie tym naturalnym sposobem myślenia, a więc wciąż jest bardzo mocno obarczona służbą samemu sobie, a nie służbą Panu Bogu. Nie tak będzie w przypadku tej duszy, która kieruje się tymi motywacjami nadprzyrodzonymi. Dlaczego? Dlatego, że jeśli one są dla niej najważniejsze, no to co tą duszę będzie w stanie faktycznie przerazić? Wizja jej grzechu, wizja utraty tego, co jest dla niej najważniejsze, czyli łaski uświęcającej. To będzie tą duszę niepokoić i przerażać, a ta dusza ma ten komfort,
że przecież grzechu ciężkiego nie popełni wbrew swojej woli. Grzech ciężki zawsze jest świadomy i dobrowolny. Dlatego ta dusza ma tendencję do tego, żeby żyć w pokoju. To niezależne jest od temperamentu. To może być i straszny choleryk, co do zasady, który się wścieka, ale jego wściekanie się będzie bardziej na powierzchni niż wewnątrz, tak? To będzie tam sobie wybuchał od czasu do czasu, ale będzie widać, że nie wali mu się całe życie, bo coś tam się stało, tak? Tylko huknie, bo taki ma sposób bycia. Ale widać, że to nie ataki na te rzeczy doczesne nie rozwalają mu całego jego życia, tylko po prostu ma taki właśnie sposób funkcjonowania. Więc wszystkie dusze pobożne bardzo serdecznie do tego zachęcam, żeby szukać cały czas tej nadprzyrodzonej motywacji, żeby cały czas siebie pilnować, czy kierujemy się tą nadprzyrodzoną motywacją, żeby cały czas w naszym życiu się zastanawiać, czy faktycznie to, co się troszczę, to jest dobro dusz, czy faktycznie troszczę się o te rzeczy wieczne najbardziej, czy faktycznie przede wszystkim zależy mi na zbawieniu duszy moich bliskich, czy bardziej zależy mi na moim dobrym samopoczuciu, na pewnym porządku, który sobie sam ustaliłem, który sobie stworzyłem, czy bardziej zależy mi na po prostu moich przekonaniach, bo są moje, czy bardziej zależy mi na tym, co ja uważam za istotne i potrzebne i konieczne w tej sytuacji. I tutaj przechodzimy do fanatyzmu, bo wydaje się, że łatwo, może nie łatwo, ale że można pomylić jedno z drugim. Otóż moim zdaniem fanatyzm jest, gdy mówimy o fanatyzmie religijnym, a w zasadzie w sumie o każdym, jest bardzo mocnym bazowaniem na pierwszym poziomie, na tej motywacji emocjonalnej. To znaczy, moim zdaniem fanatyk właśnie tym się charakteryzuje, że działa w sposób bardzo bezrefleksyjny. To jest człowiek, w którym jest mnóstwo emocji, mnóstwo takiego parcia, takiego impetu w jakąś stronę, czy to religijną, czy ideologiczną, ale mało jest w tym refleksji i nadrabia ten brak refleksji właśnie tym impetem. I to wiadomo, że do samego fanatyka to na pewno ten materiał nigdy nie dotrze. Natomiast w naszym takim konkretnym, praktycznym życiu Możemy jednak się pilnować, żeby nie kierować się tymi bardziej naturalnymi, albo w większym stopniu kierować się tą nadprzyrodzoną motywacją. I na przykład, gdy widzimy czasem takie osoby, które nie są, mają jakieś w kwestiach pobożnościowych jakiegoś takiego swojego konika. Na przykład kwestia w kwestii stroju, tak? Mają jakąś swoją wizję. Być może nawet jest w jakimś sensie słuszna, tak? Że uważają, że właśnie strój powinien być taki i taki w jakiejś tam konkretnej sytuacji. I być może ten pogląd nawet jest słuszny, ale to odgrywa dla nich tak ogromną rolę, tak? Że są tak bardzo emocjonalnie w to zaangażowane, że nie są w stanie znieść, że ktoś tego nie praktykuje i właśnie emocjonalnie od razu reagują, to wskazuje na motywację na tym najniższym poziomie. Być może jest ona religijna w jakimś stopniu, ale jednak jest to motywacja właśnie na tym poziomie naturalnym i to jeszcze nie tylko nieracjonalnym, tylko właśnie na tym poziomie emocjonalnym. Oczywiście ona może się mieszać, może wynikać z jakichś przesłanek racjonalnych, ale jeśli widzimy, że jakieś rzeczy jednak zewnętrzne wzbudzają w nas tak ogromne emocje, tak, że to jest po prostu, oczywiście, że taki człowiek będzie sobie tłumaczył, że to przecież kwestia właśnie zbawienia dusz. Ale jeśli naprawdę uważasz, że jest to kwestia zbawienia dusz, to wtedy pamiętaj, że każdy akt cnoty musi być naznaczony cnotą roztropności, aby w ogóle był aktem cnoty. Czyli jeśli coś uważam za faktycznie bardzo istotne, to muszę znaleźć takie środki, które faktycznie mogą doprowadzić do zbawienia dusz, które faktycznie doprowadzą ostatecznie do celu. Gdy kierujemy się emocjami, naturalnym jest, że człowiek działa w sposób zupełnie nieroztropny, bo emocje mają tendencję takiego ślepego impetu i dlatego człowiek właśnie, który działa jak fanatyk, działa w sposób ślepy, bije na oślep, wydaje mu się, że walczy w jakiejś słusznej sprawie, ale tak naprawdę
jego ciosy spadają zupełnie nie tam, gdzie trzeba, bo nie kieruje się roztropnością. A więc za każdym razem, gdziekolwiek byśmy w naszym życiu nie byli, mamy zawsze ścisły obowiązek wobec Pana Boga działać zgodnie z cnotą roztropności. I właśnie ona pozwala nam rozpoznać, że dla dobra dusz, dla zbawienia dusz, trzeba działać w sposób rozważny. Trzeba nie poddawać się tym emocjom, co jest charakterystyczne dla działania typowo fanatycznego. Już całkiem na zakończenie zwracam tylko uwagę, że oczywiście modernizm jako herezja naturalistyczna, skupiona przede wszystkim właśnie na ludzkich potrzebach, tam religia prawie że tylko służy do spełniania ludzkich potrzeb. Oczywiście modernizm będzie miał nie tylko tendencję, ale po prostu koniecznie będzie musiał rezygnować z tej nadprzyrodzonej motywacji, dlatego też nie sprzyja rozwojowi prawdziwej świętości, tylko proponuje takie namiastki świętości w stylu ruchów charyzmatycznych, to znaczy takie wybuchowe wzbudzanie uczuć i tworzenie takich celebrytów, charyzmatyków, którzy są takimi wielkimi guru, bo nakładają ręce i uzdrawiają, co myślę, że widzimy, nie bardzo sprzyja temu, żeby porzucić naturalne swoje motywacje i kierować się tymi nadprzyrodzonymi motywacjami, ale to jest faktycznie temat na już osobny materiał. Bardzo zachęcam, żeby wszystkie pobożne dusze sobie o tym pomyślały, rozważyły, żebyśmy starali się naprawdę kierować tą nadprzyrodzoną motywacją w naszym życiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gloria mania Patri, comparsit gloria nato, Spirit.